Ciąża i SM to jest taki bardzo istotny temat, ponieważ chorują młode kobiety, które bardzo chcą mieć dziecko. Kiedyś odradzano kobietom zajście w ciążę, uważano, że to im szkodzi. W tej chwili wiadomo, że jest zupełnie inaczej. Młode dziewczyny, które przychodzą do Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego świeżo po diagnozie, zazwyczaj pytają nas, czy SM to przeciwwskazanie do posiadania dzieci. Tutaj oczywiście grają rolę te czynniki genetyczne, czyli czy przekaże chorobę swojemu dziecku. I tutaj odpowiedź jest nie, SM nie jest chorobą genetyczną. Sama ciąża jest okresem, w którym dochodzi do zahamowania postępu choroby. Natomiast rzeczywiście rzuty mogą występować w okresie połogu. Tym rzutom możemy zapobiec. Zachęcamy, żeby młoda dziewczyna mówiła o swoich planach, również planach życiowych, planach prokreacyjnych i rozmawiała na ten temat z lekarzem. Lekarze nie zawsze sami podejmują taką inicjatywę rozmowy, natomiast jest to bardzo ważne, żeby i leczenie, i swoje plany związane z macierzyństwem skoordynować ze sobą. Są obecnie takie leki, na których pacjentka może zajść w ciążę. Nawet takie, które można stosować w ciąży, chociaż w większości przypadków nie jest to konieczne, ponieważ jest to taki okres dobrostanu dla pacjentek ze stwardnieniem rozsianym. Jeżeli pacjentka rezygnuje z leczenia ze względu na zajście w ciążę, potem po porodzie jest do niego włączana automatycznie.